Jeszcze nie wiadomo, kto zostanie łodzianinem roku, ale wiadomo, kto dostał Order Uśmiechu. Magdalena Michalak, witam Państwa i zapraszam na Łódzkie Wiadomości. Nazwiska łodzianina roku jeszcze nie znamy, ale możemy podać i z przyjemnością to robimy. Nazwisko osoby, którą dziś uhonorowano Orderem Uśmiechu, wyróżnieniem wymyślonym przez dzieci i przez nie nadawanym. Do grona odznaczonych dołączyła Tisa Żabrocka-Kwiatkowska, prezes Fundacji Gajusz, która od 10 lat pomaga chorym dzieciom. Jest taki order, jedyny na świecie, który otrzymasz tylko od dzieci. Żaden prezydent, premier, minister nie ma tu władzy, rzecz oczywista. Łódzkie dzieci wybrały sobie tym razem Tisę Żabrocką i to ją uhonorowały najważniejszym orderem. A dlaczego? Pomaga z całego swojego serca dzieciom i daje, nie wiem, może jakąś cząstkę siebie w to, co robi. Bo nie zapomniała, jak to jest być dzieckiem. Jest to coś bardzo ważnego. Nie każdy chce, nie każdy może. Bardzo dużo robi dla dzieci i bardzo się angażuje w to, co robi. Na pytanie, co zrobić, by w pełni poświęcić się dzieciom, Tisa Żabrocka odpowiedzi szukała przez wiele lat. To jest kwestia jakiejś takiej odpowiedniej kolejności, ustawienia tego, co jest ważne w odpowiedniej kolejności. To znaczy, że przede wszystkim ważne są te dzieci, a dopiero później to, że ta praca jest niezwykle trudna i że nam jest trudno, ponieważ im jest na pewno znacznie ciężej niż nam. Efektem tej trudnej niekiedy pracy są uśmiechnięte buzie małych podopiecznych fundacji i order, który jest ogromnym wyróżnieniem, ale jednocześnie zobowiązuje do tego, by nie osiąść na laurach. Już dzisiaj Tisa Żabrocka musiała podjąć pierwsze trudne wyzwanie – wypić kielich soku z cytryny i uśmiechnąć się. I choć na początku było trudno, w końcu się udało. Dam Ci ten order, ten słońca smak, oto mój uśmiech, wdzięczności znak.